Od piątkowego wieczora aż do 7 rano w czwartek obowiązują zmiany w organizacji ruchu w sąsiedztwie suwalskich nekropolii. Przy Bekałorzewskiej obowiązuje obustronny zakaz zatrzymywania się poza zatokami od wysokości rzeki do ulicy Grunwaldzkiej. Zamknięty jest skręt w Zarzecze i ulica Staszica. Auta pozostawić można na parkingach przy stadionie oraz na placu nowego miejskiego bazaru. Zakaz zatrzymywania obowiązuje na ulicy Traktorzystów od Bakałorzewskiej do Chrobrego oraz na Grunwaldzkiej od Ronda Szczepanika do Ronda Zesłańców Sybiru, za wyjątkiem zatok parkingowych. Nie zatrzymamy się też na 24 sierpnia i Zarzeczu oraz na Staszice na odcinku od Bakałorzewskiej do Konarskiego. Tu jednak dozwolone jest korzystanie wyłącznie z zatok parkingowych. Na Reja od wjazdu do Żwirowni aż do Ronda Ofiar Obławy Augustowskiej obowiązuje zakaz zatrzymywania się po obu stronach jezdni. Parking wyznaczony jest przy cmentarzu. Wtorkowe masowe wizyty na cmentarzach będą dla kierowców niełatwe, ale respektując chwilowo obowiązującą organizację ruchu i słuchając dyżurujących przy cmentarza policjantów, unikniemy nieprzyjemnych zdarzeń czy mandatów. Miejskie służby, jak i policja, apelują o stosowanie się do zaleceń. Przypominamy również, że do nekropolii można dojechać we wtorek specjalnymi autobusami komunikacji miejskiej, które we wtorek są bezpłatne. I tradycyjny apel do kierowców – noga z gazu. Nie spieszcie się, nie ryzykujcie. Nie sięgajcie po alkohol przy okazji rodzinnych spotkań. Włączcie rozsądek, byśmy zobaczyli się po święcie.